Dziś opowiemy Wam o tym, co to jest barszcz sosnowskiego, o niebezpieczeństwach z nim związanych oraz o tym, dlaczego należy go zwalczać. Barszcz sosnowskiego to roślina pochodząca z Kaukazu. Do Polski została sprowadzona w latach 50. XX wieku jako roślina pastewna. Szybko okazało się jednak, że stanowi ona poważne zagrożenie. Barszcz wyglądem przypomina zwykły koper. Jest jednak o wiele większy, bo osiąga nawet 4 metry wysokości. Charakterystyczne dla tej rośliny są duże, szerokie liście i długie pędy z wieloma białymi kwiatami. Na powierzchni liści i łodyg znajdują się włoski, zawierające niebezpieczne olejki eteryczne. Kontakt z rośliną jest bardzo niebezpieczny. Może być zagrożeniem nie tylko dla zdrowia, ale także życia. Pod żadnym pozorem nie wolno dotykać barszczu sosnowskiego. Niebezpieczne jest także przebywanie w jego pobliżu. Barszcz sosnowskiego wyzwala furanokumaryny, które łączą się z DNA komórek skóry i powodują ich obumieranie. Sprowadzony z Kaukazu barszcz sosnowskiego jest rośliną bardzo inwazyjną. W naszych warunkach klimatycznych charakteryzuje się dużymi przyrostami, żywotnością i dużą ekspansywnością. Trudno jednoznacznie stwierdzić, ile barszczu jest dziś w Polsce. Często występuje on w terenie trudno dostępnym i jego inwentaryzacja jest zadaniem trudnym. W wielu miejscach w Polsce bagatelizuje się jego występowanie. Tylko na terenie gminy Debrzno barszcz sosnowskiego zajmuje ponad 70 hektarów. Według danych z 2013 roku na terenie Polski znajdowało się 1748 stanowisk barszczu kaukaskiego. W 2019 roku było ich już 2996, a według aktualnych danych jest ich już 3426. Barszcz występuje dziś na obszarze całego kraju. Niestety tylko w niektórych miejscach podejmuje się systematyczne próby jego zwalczania. Powoduje to szybkie rozprzestrzenianie się tej rośliny. Nie oznacza to, że w Polsce nie zwalcza się barszczu sosnowskiego. Część samorządów realizuje programy walki z tą rośliną. Jednym z nich jest gmina Debrzno, która od kilku lat systematycznie likwiduje takie stanowiska. Przez ostatnie lata stosowane są zróżnicowane formy zwalczania. Należą do nich wykopywanie wraz z ucinaniem szyjki korzeniowej, oprysk ręczny oraz wykaszanie ręczne. Najlepsze efekty uzyskuje się dzięki wieloletnim systematycznym działaniom. Wieloletni plan zwalczania barszczu realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Środowisko Naturalne i Ekosystemy. Wszystkie działania współfinansowane są w ramach projektu Likwidacja barszczu sosnowskiego na terenie gminy Debrzno w latach 2021-2023. Dowiedz się więcej na barszczsosnowskiego.debrzno.pl.